Robimy ostatnie okrążenie, w którym zamykamy szydełkiem oczka i jesteśmy już na samym jego końcu. Jak widać, rzeczywiście to zamknięcie jest elastyczne, ma potencjał do rozciągania się, a jednocześnie ładnie trzyma nam formę wzoru. Przy ostatnich oczkach musimy troszeczkę uważać, ponieważ one są już blisko tej nitki z kłębka, więc żeby nie wyszły nam one zbyt luźno, tą nitkę już musimy podtrzymać. Ja ją sobie po prostu zawinę na palec i zamknę te ostatnie oczka. Czyli jeszcze raz łapiemy, przeciągamy i tu łapiemy i przeciągamy. Mamy w tej chwili robótkę, uwaga, będę hałasować. Mamy w tej chwili robótkę, którą musimy jeszcze zamknąć. Zamknąć, czyli połączyć te oczka. Znajdujemy pierwsze oczko, które było zamykane. U mnie to będzie tutaj. O. Wbijamy się pod dwie nitki. Przeciągamy sobie nitkę z kłębka i tą samą pętelką przeciągamy przez ostatnie oczka zamknięte po drugiej stronie. Na wszelki wypadek, jeżeli to zamknięcie jeszcze nas nie satysfakcjonuje, możemy się wbić pod następne i uważając, żeby nie ściągnąć, znowu przeciągnąć nitkę z kłębka i tą samą nitkę przeciągnąć przez pętelkę z szydełka. W tym momencie jest ok. Przez tą pętelkę na szydełku dwa razy przeciągam jeszcze nitkę z kłębka, bardzo ścisło, obcinamy nitkę, nie za długo, nie za krótko, wyciągamy ją i od razu dla porządku naszą nitkę zabezpieczymy z drugiej strony, czyli obracam sobie robótkę na lewą stronę i pamiętamy, że wbijamy się szydełkiem, chcąc sobie zabezpieczyć nitkę, zawsze w żeberka lewych oczek. Złapię sobie żeberko lewego oczka, przeciągam nitkę i jeszcze raz przeciągam nitkę. Zostawiłam ją sobie dosyć krótką, więc ona mi ucieka. Ściągamy w dół. W tym momencie tutaj mam już ładne zamknięcie, a tu, jak zwykle, robimy to samo jeszcze raz, używając żeberka lewego oczka troszeczkę dalej. I znowu wbijamy się, przeciągamy przez pętelkę, ale tym razem uważamy, żeby sobie robótki nie ściągnąć, więc trzymam i zaciskam. Takie zamknięcie powoduje, że na pewno nitka nam w praniu się nie rozwiąże, nie ucieknie. Końcówkę nitki zazwyczaj wcale nie obcinam, jeżeli nie jest za długa, tylko znowu wykorzystuję żeberka lewych oczek i przeciągam tak, żeby nitka nam się całkowicie schowała.